Co wspólnego mają ze sobą NGOsy, media, nowe technologie? Teatr to życie, życie z teatrem. Teatr to życie, życie to teatr. To jak opowiadamy o tym, co robimy, jak pokazujemy do światu, tak to świat odbiera. Ja doskonale wiem, jak to jest, kiedy próbuje się zainteresować lokalne media działalnością małej jeszcze organizacji pozarządowej. My jesteśmy z Ostródy, jesteśmy z tej Polski powiatowej, nie jesteśmy z Warszawy. Robimy różne dziwne rzeczy, bo nie zajmujemy się tylko mediami, chociaż teraz faktycznie zwariowaliśmy na ich punkcie, ale robimy edukację medialną, robimy edukację ekologiczną. Mamy przedziwne ludzi w swoim stowarzyszeniu. Prowadziliśmy świetlice dla dzieci z problematycznej dzielnicy i zawsze musieliśmy wydeptać swoją drogę, żeby to, co chcemy powiedzieć, w ogóle też się ukazało. To jest, wiesz, w takiej Ostródzie to nawet jest trochę łatwiejsze pewnie niż w Warszawie, no bo ja znam wszystkich redaktorów, tak? Ja mogę to jest kwestia telefonu, cześć Arek, słuchaj, chciałabym, żeby to i to. Ale mimo wszystko, to zawsze był czyjś przekaz. To zawsze ktoś opowiadał o nas swoimi, ze swojego punktu widzenia. A dlaczego ja nie mogę tego robić? Jesteśmy organizacją, która w ogóle w Ostródzie mieści się w takim śmiesznym miejscu, ponieważ mieścimy się na dworcu. Nie mamy tego neonu, który jest na tym zdjęciu, to sobie dorobiliśmy. Mieszkałam sobie na tym dworcu w Ostródzie i od dawna zajmowaliśmy się projektami także medialnymi. To jest zdjęcie z takiego projektu, który realizowaliśmy we współpracy z Fundacją Baterego i dzięki grantom europejskim. I prowadziliśmy cztery młodzieżowe redakcje w czterech różnych miastach dookoła nas, nie tylko w Ostródzie. I ten projekt był taką dużą inspiracją, bo jak ci młodzi ludzie dorwali się do gazety. Oni tam raz w miesiącu publikowali swoje treści w internecie, w wkładce do gazety takiej drukowanej. Jak ci młodzi ludzie dorwali się do tej gazety, to oni zaczęli nawet pisać o rzeczach, o których ta gazeta nigdy w życiu by się normalnie nie zainteresowała tak tym tematem. I wtedy nam się w głowie zapaliła lampka, że jest cały obszar tematu, sposobu patrzenia na świat, które te media tradycyjne zupełnie pomijają i że to jest jakaś nisza dla nas. I tak się zrobił pomysł na rzecz jasną TV, naszą własną telewizję. No dobrze, robicie telewizję, a tak naprawdę to co wy robicie? Ja chcielibyśmy podpytać o ideał mężczyzny. Robimy dziwne rzeczy, różne, często zabawne, czasami bardzo poważne. Prowadzimy tę telewizję w tym momencie dzięki 2-letniemu FIO, które nam się w listopadzie kończy. To tak a propos tego, co będzie z FIO i tego, że wszyscy wisimy na grantach. Czyli nie robimy jej tak zupełnie bez pomocy z zewnątrz, ale duża część tego naszego projektu jest tak naprawdę przeznaczona na nasz rozwój, nasze szkolenia i naszą promocję, niż jakby na samą produkcję materiału wideo. Wymyśliliśmy sobie taką telewizję, która będzie mówić o innych organizacjach, o problemach społecznych, naszych, lokalnych, o ważnych sprawach, w taki trochę nie zawsze poważny i super taki nadęty, powiedzmy, sposób. Chociaż zdarzają nam się materiały też o bardzo, bardzo poważnych sprawach. Jesteśmy tutaj od niemal roku. Tak, to jest fragment naszego filmu o bezdomnych w Ostródzie, czyli problemy, o którym nigdy nie myślał, nigdy nie powiedział, nigdy się nigdy nie zajął, a myśmy do tych ludzi dotarli, zrobili z nimi wywiady i pokazali, jak oni mieszkają. Tomek powiedział, że to jest dwuosobowa ekipa. No to nie jest do końca tak, bo mamy wokół siebie całe mnóstwo młodych ludzi, bardzo młodych. Ten chłopak, który jest tutaj na zdjęciu, to jest Sebastian, i on jest gimnazjalistą, i jest naszym, znaczy
ważnym elementem naszej telewizji, to są wolontariusze. Oni są z nami w zamian za dużą ilość fanów, trochę fejmu, czyli trochę sławy, którą zyskują się, tak powiem, bawiąc telewizję. No i generalnie pomagają nam też w zupełnie inny sposób patrzeć na to, co robimy. No i to jest w zasadzie taka najważniejsza motywacja, tak, żeby było fajne, żeby coś się zadziało, a przy okazji pracując z tymi młodymi, bardzo młodymi czasami ludźmi, możemy im pokazać takie spektrum różnych problemów, tematów, na które by normalnie nie zwrócili uwagi. Co więcej, oni potrafią to tak ubrać materiał wideo, żeby obejrzeli to inni i rówieśnicy. Co my byśmy pewnie, znaczy Karolina to jeszcze potrafi, bo to jest wariatka i ona potrafi zrobić takie materiały, ale ja bym tego nigdy w życiu nie potrafiła zrobić. No my się też szkolimy i to są właśnie rzeczy, na które nam też było potrzebne video. Tu jest Karolina z Tomkiem obok swojego Mira Widziaka, bardzo znanej postaci w świecie filmowym. Tak, a telewizja nas po prostu kręci i to nie jest cała nasza ekipa, to jest taka reklama robiona, powiedzmy sobie, już dobre pół roku temu. Ona nam się cały czas rozrasta, przychodzą nowe osoby, widać, że to się kręci. No, wszystko fajnie, tak, ale na pewno to, co robicie, jest drogie. Znaczy, jest i nie jest, bo na pewno kosztuje nas coś, co jest niewycenialne, czyli czas. Ale generalnie opieramy się o kanał na YouTube. Ja bym bardzo chciała, tak jak Ula mówiła, mieć gdzieś swoje własne serwery i trzymać tam swoje materiały, ile mnie na to nie stać. Więc po prostu mamy swój kanał na YouTubie, który nas nic nie kosztuje. Jesteśmy też w tym programie, o którym mówiła Beata, czyli Google Forum Profit. Ja bardzo zachęcam zainteresowanie się tym programem, dlatego że wtedy mamy nie tylko pieniądze na reklamy w wyszukiwarkach, czy pieniądze, na taki bon na reklamy w wyszukiwarkach, ale też mamy dużo udogodnień, między innymi na YouTubie. Dostajemy większą przestrzeń dyskową na Google Dysku, no jest tam naprawdę czym się zainteresować. A my sobie trzymamy nasze materiały na kanale YouTube, ale to nie jest wszystko. Mamy oczywiście swoją stronę Google, która gdzieś tam zbiera wszystko, co robimy związane z telewizją. Jest to odrębna zupełnie strona niż strona naszego stowarzyszenia. Też mamy na postawioną na WordPressie i tak naprawdę kosztuje nas to tyle, co wykupienie domeny raz na rok i opłacenie najzwyklejszego w świecie serwera. A ponieważ zaciągamy filmy z YouTube'a, no to ten serwer nie musi być nie wiem jak domu, jak duży. Ale jesteśmy na Facebooku jako organizacja. Mieliśmy jakby długą dyskusję, czy tworzysz nowego Facebooka telewizyjnego, czy nie. Nie, jesteśmy tam jako organizacja, bo też ta telewizja jest dużą częścią tego, co robimy i wplatamy ją w różne działania. Jeszcze będę potem pokazywać bardzo szybko nasze statystyki. No mamy 2500 fanów na naszym Facebooku. I od niedawna jesteśmy też na Instagramie, bo to jest to, o czym mówiła Beata. Zupełnie inna, to też wam pokażę ze statystyk, to będzie wynikało, zupełnie inna grupa odbiorców jest na Facebooku, zupełnie inna grupa odbiorców jest na YouTubie, a młodziaki akurat w przypadku osób siedzą tu. Tak. Jeżeli ja chcę dotrzeć, a robimy projekty głównie skierowane do młodzieży, my się jakby tą młodzież mamy w centrum naszego zainteresowania, jeżeli ja chcę do nich dotrzeć, no to ja muszę być tam, gdzie oni. Więc z Karoliną razem przegryzamy się przez Instagrama, na razie eksperymentujemy. Po co nam tyle tego, tak? Dlaczego ogarniamy tyle kanałów mediów społecznościowych? Przecież moglibyśmy być tylko na tym nieszczęsnym YouTubie albo na Facebooku, gdzie też się da wrzucać materiały wideo. Przede wszystkim jesteśmy tam dlatego. Bo tam są nasi odbiorcy. A my nasze zaangażowanie kierujemy głównie na ludzi młodych. To są takie badania NASCA w miarę nowe. Znaczy, w zasadzie oni są cały czas w internecie. Powiedzmy sobie
to szczerze, że Polska i dorosłymi wcale nie jest jakoś specjalnie lepiej. 83% dorosłych Polaków, tak? 35-44 non-stop, regularnie jest w internecie. Dlaczego robimy wideo? No to jest to, co mówiła Beata. Polecam taką stronę jak Seprender, która robi regularne badania mediów społecznościowych, nie tylko w Polsce zresztą. Dwa z trzech najlepszych postów na Facebooku, polskojęzycznym Facebooku, to są materiały wideo, tak? To są dane za lipiec na przykład. Możecie sobie spokojnie sprawdzić każdy inny miesiąc i wygląda to od jakiegoś czasu podobnie. Tu ukradłam Beacie jeden temat. Jeden slajd, tak podpisałam Cię, Beata. To jest fragment Beaty prezentacji z zupełnie obcego państwa. Ale to też jest przyczyna, dla której my robimy swoje media. Ludzie przestają ufać mediom tradycyjnym i informacjom, które w ogóle pozyskują. Natomiast my je robimy jako organizacja, która robi 5000 innych rzeczy, jest rozpoznawalna, jest znana i zbieramy w ten sposób jakieś zaufanie. Czyli też to, co komunikujemy, podbudowujemy też jakby całą naszą pozycję, a niestety ludzie coraz mniej jakby ufają informacjom w różny sposób pozyskiwanym, ale także z mediów tradycyjnych. Słucha? Dlaczego tak wysoko Finlandia? Ja myślę, że Beata będzie mogła o tym opowiedzieć za chwilę, jak jest dobrze. Dlaczego tak wysoko Finlandia jest? Dlaczego tak dużo ludzi ufa, nie? No dobra, wszystko ładnie, pięknie, a przecież jest w ogóle ładnie. My się bardzo staramy. Możecie też subskrybować, lajkować, no i oczywiście kliknąć magiczny guzik, czyli dzwoneczek, który przypomni Wam o wszystkich nowych filmach z kanału Rzecz Jasna. Bardzo się staramy, żeby ktoś nas lubił. I to są w miarę świeże statystyki, które już tam 7 września sobie ściągałam. To są statystyki z naszego kanału YouTube za cały okres, kiedy prowadzimy telewizję. Ten kanał mieliśmy wcześniej, ale jakby tego tutaj nie ujmowałam. 74 tysiące ponad, prawie 75 wyświetleń. Ja zaraz Wam powiem, jak to jakby ocenić w ogóle w skali tego, jak NGO-sy się odnajdują na takim YouTubie. Mamy oceny pozytywne, mamy oceny negatywne, mamy udostępnienia, mamy trochę subskrybentów. To jest bardzo ważna rzecz, dlatego że już uzbieraliśmy grubo ponad 300 subskrybentów, czyli osób, które są bardzo zainteresowane tym, co robimy i dostają informacje za każdym razem, gdy jakiś materiał się ukazuje i po prostu są z nami na stałe. Pamiętajcie, że my też jesteśmy po skrócie, tak? I działamy w rzeczach bardzo, bardzo lokalnych. Najpopularniejszy nasz film miał ponad 13 tysięcy wyświetleń, ale to dlatego, że była to sonda, która dotyczyła Lecha Wałęsy. Młoda dziewczyna, studentka dziennikarstwa, która z nami współpracowała, poszła po studiach i zaczęła się pytać ludzi, co sądzą o Lechu Wałęsie. Ta sonda jest w ogóle ani w lewo, ani w prawo. Są zebrane wypowiedzi bez żadnego komentarza dodatkowego, ale to poszło w Polskę. Ludzie zaczęli to oglądać też przez pierwszy tydzień. Ja bardzo mocno musiałam moderować to, co się dzieje w dyskusji pod tym filmem. Ale co ciekawe, naszym drugim filmem, który jest bardzo popularny, który jest takim evergreenem, czego nie przypuszczaliśmy, to jest film o polskiej czerwonej, to chodzi o krowy, proszę Was. Polska czerwona to jest odtwarzana rasa krowy, takiej naszej rodzinnej. I Karolina zrobiła materiał o człowieku, który tą krowę odtwarza, tą rasę. I odstawię ten krowy. I wyobraźcie sobie, że to żyje swoim życiem zupełnie i cały czas temu konkretnemu filmikowi przybywa odtworzeń. Kto nas ogląda? Mamy trochę młodziaków, czyli takiej grupy na YouTubie 13, powiedzmy sobie 17 lat, ale głównie to są osoby między 18 a 34 rokiem życia. YouTube ma fantastyczne statystyki, bardzo dużo rzeczy sobie można wyciągnąć, widzieć, do kogo się dociera, do jakich grup i tak dalej. Facebook. No, mamy prawie 2,5 tysiąca fanów. Korzystamy z Seprendera. To jest takie narzędzie, które pozwala nam podglądać, co się dzieje z naszymi mediami społecznościowymi. I dla organizacji jest ono darmowe. Wystarczy się do nich zgłosić i oni przyznają takie konto. Tak.
filmy umieszczane na Facebooku bardzo dobrze też się rozchodzą, chociaż to są zupełnie inne filmy niż to umieszczane na YouTubie. I to jest tylko w ostatnim miesiącu, bo tam wrzucone filmik, dwa filmy w zasadzie, na 3790 odtworzeń. Tak już wiem, kończę. Zwróćcie Państwo uwagę, że trochę inna grupa jest naszym odbiorcą na Facebooku. Bo to są już stanowczo starsi ludzie i stanowczo bardziej kobiety. Gdzie na YouTubie dominowali panowie i ciut młodsi. A na Facebooku nam się sprzedają filmy, które są... Nie wiem, jak to powiedzieć. Karolina. Wiesz, co powiedziałam. Wiem, nie możemy powiedzieć, bo nie mogę nam przekinać. Trochę do niczym, tak? Taki, który mi się niestety nie wyświetli, bo jakby sobie dodałam tutaj. To jest taki film pokazujący wjeżdżającą na stację zabytkową lokomotywę. 13 miesięcy wyświetleń, tak? To jest film zrobiony z dużym poświęceniem przez Karolinę. Mamy w środku strony taki cmentarz, który na wiosnę zakwita takim kwiatkiem, który się nazywa cebulicą syberyjską. Przepięknie to wygląda, trwa to raptem 2 tygodnie. Bura. Znowu coś, co już teraz jakby nie pamiętam, ale coś koło też 13 tysięcy wyświetleń. Mnóstwo udostępnień, rozeszło nam się to. Tak. Nie jest to film społeczny. Jasne. On nie mówi o jakimś problemie, chociaż może trochę o tym zaniedbanym cmentarzu, na którym to wszystko rośnie. Ale też w ten sposób przyciągamy ludzi do siebie. Oczywiście robimy fajne rzeczy. A przy okazji możemy im sprzedać inne nasze pomysły, czy inne nasze idee. Czy to jest dużo, czy mało? Ci fanowie, ci subskrybenci, których my mamy. Ja w zeszłym roku dla Kuby Gryneckiego robiłam i dla Tomka takie zestawienie, jak wyglądają NGOsy w tych dwóch kanałach, tak? Facebook i YouTube. Znaczy, jeżeli my mamy więcej fanów niż OFOP, mała organizacja z trudy, mieliśmy, tak, wtedy, to wiecie, coś jest nie tak. Znaczy, nie korzystamy z rzeczy, które są na wyciągnięcie ręki. I z rzeczy, gdzie są nasi odbiorcy. Bo oni tam żyją. Prezentacja będzie udostępniona, więc będziecie sobie mogli to Państwo prześledzić. Zobaczcie, jak prawie w ogóle nie korzystają organizacje z YouTube'a, albo korzystają w ten sposób, że nie potrafią nikogo zainteresować. A przecież to nic nie kosztuje. Różne swoje media, proszę Państwa. Po prostu. Nie musimy być profesjonalnymi dziennikarzami. Jesteśmy w stanie to robić, trochę to nas kosztuje czasu, czasem się pomylimy, ale to nie jest takie straszne.